Cześć, z tej strony Maniak44 i dzisiaj zapraszam Was na małą recenzję pewnego bardzo fajnego polskiego produktu, który ma być odpowiedzią na palący problem wielu airsoftowców, czyli na parowanie okularów i gogli. Zapraszam! Nie ma nic gorszego jak mocno zaparowane okulary czy gogle. Nie można się złożyć do strzału, nie widzimy przeciwnika, a w ekstremalnych przypadkach możemy mieć nawet problem, żeby dostrzec przeszkody pod nogami i zaliczymy glebę. Nieważne czy używacie okularów czy gogli, ważne jest, aby wiedzieć, jak zmniejszyć możliwość skrablania się na nich pary wodnej. Przede wszystkim potrzebna jest dobra wentylacja. W przypadku okularów znacznie łatwiej o nią, ponieważ oksy są otwarte z każdej strony i wilgotne powietrze ma którędy wydostać się poza okulary. Należy tylko pilnować, aby okulary nie dociskały do czoła, bo jak dobrze wiemy z lekcji fizyki, gorące powietrze unosi się do góry, a jeśli napotka przeszkodę, to zacznie gromadzić się u szczytu okularów i w tym miejscu pojawi się para. Jeśli chodzi o gogle, to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ z racji zamkniętej konstrukcji gorące powietrze może uciekać jedynie poprzez wywieczniki, a te czasem są za małe i prędzej czy później para zaczyna mocno gromadzić się, co powoduje zaparowanie wizjera. U siebie, aby zminimalizować ten efekt, ściągnąłem gąbkę, która miała działać jako filtr i powietrze ma łatwiejszą drogę ucieczki. Pod tym względem lepiej skonstruowane są na przykład gogle Bole X800, które posiadają sporą szparę między szybką a oprawą gogli, dzięki czemu wymiana powietrza jest łatwiejsza, ale do nich jeszcze wrócimy. Żeby zmniejszyć parowanie, używamy również preparatów, które mają temu zapobiegać, czyli antyfogów. Osobiście testowałem wszystkie dziwne metody. Czy to płyny do naczyń, pięki po goleniu, a nawet preparaty do mebli. Wszystkie wydawały w moim przypadku podobne wyniki, więc ostatecznie dla własnej wygody zdecydowałem się na preparat do szyb samochodowych. Działa tak samo jak inne metody, a łatwiej się go nakłada, do tego mogę mieć go w plecaku na strzelance i kosztował kilka złotych. Kiedy jednak wszystko zawiedzie i ochrona oczu nam zaparuje, no to jedyne co nam pozostaje, no to oczywiście ściągnąć okulary lub gogle i je przetrzeć. Nie muszę wam mówić, że nie wolno tego robić pod żadnym pozorem podczas akcji, a jedyne kiedy, no to na respie albo pomiędzy rundami. Więc co zrobić, jeśli zaparują nam okulary? W tym przypadku może nam pomóc FagFog, dzięki któremu będziemy mogli przetrzeć sobie okulary lub gogle bez ściągania ich z nosa, no i bez narażania się na uderzenie kulki w oko. Zasada działania jest bardzo prosta. Są dwa magnesy w aluminiowej czarnej obudowie z nałożonym materiałem wchłaniającym, jeden niższy, który dajemy wewnątrz ochrony oczu materiałem do szybki oraz wyższy, który analogicznie montujemy na zewnątrz i gotowe. Jeśli okulary czy gogle nam zaparują, to wystarczy chwycić zewnętrzny magnes i przesunąć go po szybce, a wewnętrzny podąży za nim i zetrze nam parę z przed oczu. Rozwiązanie bardzo proste i rzekłbym dość eleganckie. Jeśli z jakiegoś powodu wewnętrzny magnes by nam się odczepił, to nie wolno zbliżać zewnętrznego magnesu, gdy mamy gogle na twarzy. Wewnętrzny magnes może się zakręcić, aby ustawić się biegunem do zewnętrznego i może uderzyć nas w oko. Talerze zawsze zakładamy i zdejmujemy na zdjętej ochronie oczu. Do wyboru mamy trzy rozmiary. Małe 15 mm talerze nadają się bardzo dobrze do okularów. Nie zajmują dużo miejsca i nie ma problemu, aby przesuwać je po okularach. Średnie 17 mm bardzo dobrze sprawdzą się na mniejszych goglach. Oraz duże 20 mm do dużych gogli, masek do nurkowania lub nawet kasku motocyklowego. Magnesy standardowo mają zamontowane już materiałowe dyski, ale dodatkowo w zestawie znajdziemy komplet wymiennych grubych i cienkich dysków. Od spodu opakowania znajdziemy również magnetyczną przypinkę, która dodatkowo stabilizuje talerze w pudełku podczas transportu oraz może robić jako magnes na lodówkę. Wszystko zapakowane jest w takie fajne pudełko, w którym talerze siedzą bezpiecznie i w którym nam się nie zabrudzą, jeśli wrzucimy je do plecaka. Okej, ale jak skuteczne jest to rozwiązanie? Muszę powiedzieć, że po trzech strzelankach z nimi, oj, daję radę. Na moich Remingtonach, które mają bardzo dobrą cyrkulację powietrza, bez korzystania z antyfoga, problem z mgłą miałem kilka razy i w każdym przypadku szybki ruch talerzem załatwiał sprawę. Para była szybko zebrana, a to co pozostało momentalnie wyparowywało. Do przetestowania ich w goglach zakupiłem sobie taki model, który wydawało mi się, że będzie mocno parować, no i tak się stało. Bez antyfoga gogle mocno parowały i o ile z początku FagFog radził sobie świetnie, tak po około 40 minutach intensywnej gry, gogle już były tak mokre w środku, że materiał już był dosłownie przesiąknięty i jedyne co, to rozmazywał wodę po szybce. Takiego wyniku oczekiwałem, ale i tak jestem pod wrażeniem, jak długo byłem w stanie się strzelać. W drugim teście zastosowałem mojego antyfoga. Było znacznie lepiej, ale para nadal momentami zbierała mi się u szczytu gogli. I w takim przypadku szybki ruch talerzem załatwił sprawę. Do końca dnia mogłem się cieszyć krystalicznie czystym obrazem. Rozmawiałem z producentem i zapewniał mnie, że w przypadku takich gogli jak X800 nie trzeba korzystać nawet z antyfoga. Potrafię w to uwierzyć, bo tak jak wspominałem, mają znacznie lepszą cyrkulację powietrza. Jeśli myślicie, że łatwo jest je zgubić podczas gry, to grubo się mylicie. Magnesy trzymają bardzo mocno i bieganie czy przedzieranie się przez krzaki nie robi na nich totalnie wrażenia.
Jeśli jednak byście strącili sobie magnes z okularów, tak jak zdarzyło mi się to w tym momencie, gdy uderzyłem oksami o kolbę kumpla, to magnesy natychmiast łączą się razem i nie tylko łatwiej je znaleźć, ale też dyski pozostają czyste. W przypadku okularów jednak miałem jeden mały problem, było spowodowane tym, że docisnąłem sobie okulary do czoła i po prostu pod brudem kapnął mi na wizjer i gdy sobie tak przecierałem, to sobie to po prostu roztarłem wszystko po szybce i miałem tak zamazane, przecieranie dalej nic nie dawało. W goglach bym się raczej o to nie martwił, bo gogle są odsunięte od twarzy, a w przypadku okularów wystarczy po prostu pilnować, żeby ich nie dociskać do czoła za bardzo. Zresztą i tak powinno się uważać, żeby nie dociskać do czoła totalnie, no bo się robi wtedy tutaj uszczelka i nam ta para nie ucieka. Jeśli chodzi o same dyski, no to wystarczy je przemyć delikatnie wodą, one nam się nie odkleją, wilgoć ich nie rusza. Jeszcze jeśli chodzi o okulary, to miałem coś takiego, że na oryginalnych cienkich dyskach strasznie mocno się trzymało, potwornie mocno się trzymało to tego wizjera i po prostu próba przetarcia kończyła się tym, że ściągałem sobie okulary. Więc po prostu zamontowałem jeden dysk cienki, a drugi dysk gruby. Ten gruby dałem sobie od wewnątrz, żeby wchłaniał więcej. No i coś takiego wystarczy, teraz nie ma problemu, żeby sobie przecierać tym okulary. To był jedyny problem, jaki miałem po prostu przy użytkowaniu tego. Podsumowując, FagFog to bardzo ciekawy produkt zapełniający pewną lukę w arsenale narzędzi do walki z zaparowaną ochroną oczu. Jest prosty w obsłudze, magnesy trzymają mocno i wbrew pozorom nie zasłaniają dużo pola widzenia, nawet w okularach. Na pewno jeszcze nie raz zobaczycie je na moich okularach czy goglach, a jeśli ich tam nie będzie, to znaczy, że zapomniałem je wziąć z domu. Jak dla mnie jest to ostatnia linia ochrony przed zaparowaną ochroną oczu. W połączeniu z najtańszym antyfogiem z marketu zapewnią mi cały dzień zabawy bez martwienia się o widoczność. Produkt możecie znaleźć na stronie producenta, bezpośredni link w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim rozwiązaniu, a póki co, dzięki za uwagę i do następnego.